Prolog. Wygładzam zmarszczki na złożonej kanapie. Przez chwilę czuję pod palcami nierówność materiału i odsuwam się pod wrażeniem prostego gestu. Tylko kawę niestarannie wsypuję do kubka. To spora ekstrawagancja, lecz staram się na nią pozwalać. Odliczam do 12 po zagotowaniu wody i zalewam aromatyczne pozostałości ziaren. Łodyżka koniczyny we wnętrzu kubka jest idealną miarą. Kiedyś dla mleka, a teraz dla dobrze rozpoczętego dnia. Kilka godzin później siedzę w rogu restauracji na obrzeżach miasta, za którym nie przepadam. Mam wrażenie, że więcej tutaj wszystkiego, czego nie lubię. Nieuprzejmych kierowców, zatłoczonych ulic, spieszących się we wszystkie strony ludzi. Czekam. Jest w tym pewna metoda. Nie spodziewaj się niczego. Przyjmuj z wdzięcznością. Reaguj, bądź uważna. Zastanawiam się, po której stronie ułożyć przybrudzone nieco menu. Pamiętam, że uniosłam brwi. Uczucie tęsknoty rozrasta się w brzuchu szybciej niż gdziekolwiek indziej. Zęby opierają się na moich wargach i kątem oka dostrzegam, że się uśmiechasz. A ja widzę zmarszczki przy twoich ustach. W koszulce, w której pasek wywiercił niewielką dziurkę, obserwuję, jak palcami przesuwasz włosy za ucho. Na stole odcisnął swój ślad brzeg kubka z kroplą zastygłą pod wpływem ciepła. Nie wiem, co będziemy dzisiaj robić. To będzie później. Przez otwarte oczy wpada obraz ramion. Podchodzę i pochylam się, aby przesunąć ustami po twoim karku. Pochylasz nieco głowę, jak wtedy, gdy mówisz i obejmujesz moje dłonie na brzuchu. Tuż przy uchu relacjonuję kilkugodzinną tęsknotę, kiedy nie było mnie przy tobie. Opierasz się o mnie i słucham. Obraz dłoni, którą rozchylam z samymi opuszkami, a potem miękko ogrzewam całym wnętrzem. Uśmiecham się, kiedy widzę, jak zerkasz na flirtującą parę, by po chwili sięgnąć przez stół do mojego talerza. I to napięcie, bo nie mogę wyłączyć wszystkich dźwięków, które ciebie ranią. Obraz, kiedy obejmuję twój napięty brzuch z naszym dzieckiem, choć nie znam jeszcze jego imienia. I wszystkie miejsca, które odwiedzimy lub o których zdążysz mi opowiedzieć. Milczenie, kiedy spacerujemy. Cisza, którą lubię i potrzebujemy. Kołysanie stopy w rytm liter płynących prosto z książek. Za każdym razem.